Dobra, zaczynamy! Kebab Chef! Restaurant Simulator! Jestem głodny! Ja też, ale ja to bardziej. Chyba nie będziemy jeść, skoro będziemy prowadzić restaurację. A nie można prowadzić i jeść? Kurde, Bela, ale teraz z rozkminę mi dałeś. Chyba no. Tak! Nawet mamy zniżki na własny kebab. No, mam nadzieję. O! Boże, zaraz. Jak mi dzwoni, to w głowie. O, mi też dzwoni. Dryń, dryń. No kurde, jak głośno to drynuje. Ojcze, co nie? Tylko nie to! Hej, dzieciaku, nadal śpisz? Mówiłem, żeby... A, nie zdążyłem przeczytać. Kurwa, ma. Jakieś problemy. Ważny... Nie, to chyba ja kliknęłam. Dziś jest dla ciebie ważny dzień. Dobra. Wow, umiesz tłumaczyć. Masz zawsze... Nie, mam po polsku. A, nie mogłem wybrać. Mogłeś, dobra, dalej. Kurde. O, połączę zakończenie. Zajebisty ważny dzień. Witam serdecznie. Dobra, to ja mam po angielsku. No trudno. Spotkaj się z ojcem przed starą restauracją. Idziemy do starej restauracji. Idziemy. Gramy sobie w czwórkę, gramy sobie z Imirem, z Szaro oraz z Kiotką. Czyli nowymi osobami. Idziemy pieścić kacę. O kurde, Bela, co tutaj się wyprawia? Ojciec! O, tutaj jesteś, synu, pewnie zastanawiasz się, dlaczego cię tu wezwałem. Dowiedzmy się w takim razie. Nadszedł czas stał na własnych nogach. Być stanął, powinno być chyba. Jestem tutaj, aby poprowadzić cię do naszego rodzinnego dziedzictwa z tą restauracją i zrobić pierwsze krok w kierunku zostania najlepszym szefem kuchni w mieście. Interesujące. Dobrze, przejdźmy dalej. Widzę, że się niecierpliwisz. Ach, te nowe pokolenia. Dobrze, proszę, weź ten klucz i wprowadź nas do środka. Dobrze, bierzemy klucz w takim razie. O, i wchodzimy do naszej restauracji. Otwieraj. A nie mogę, o dobra, otworzyłem! O, ale ujebana restauracja, o bogowie. Witaj Lolek, witaj Kamiamy, witaj Dawidos. Włącz światło, dobrze, zobaczymy jak to wygląda. O, wygląda tragicznie, o matko, totalny bałagan, wygląda gorzej niż pamiętam. Ale i tak miło jest być tu z powrotem. Najpierw powinniśmy posprzątać ten bałagan, chociaż może ty to zrobisz, ty to zrób. Wiesz, chętnie bym ci pomógł, ale starość nie radość. Tak, dobrze. To czasem bywa. No pewnie, opierdala się. A to naszym ojcem jest gremlin? Kurde, no. Brakuje tutaj gremlina. A to w sumie może dlatego nie przyszedł, po prostu jest starym. Nie chce mu się pracować. A kurde, możemy do menu dodać grillowaną wołowinę. Czy my już mamy dodać tutaj... Czemu ja już dodaję restaurację? Musimy posprzątać. No właśnie, w sumie racja. I by już plan tutaj robił. Dobrze ci idzie. Witaj Madzia, witaj Ziutka. Nie, tak nie ten. Dobra robota, to naprawdę dobry początek. Ważne jest, aby utrzymać czystość w miejscu pracy. Teraz naprawmy te zniszczone ściany i podłogi. Jak się nazywał ten sklep internetowy, o którym rozmawialiśmy? Jak się nazywał? To do was była chyba, do was było pytanie. Tak. Dobrze. Kiedy ci poszło? O tablet. Coś dobra. Z tabletem. Otwórz magazyn. Sklep budowlany. O, dobrze, dobrze. Oj tak. Jakie ściany bierzemy? O, ciekawe, ciekawe. Ja chcę jakiś fajny kolor. Różowy, proszę. Różowy. No. Mamy 9 koła, możemy szaleć. No to bardziej różowy. Bardziej różowy? Dobra, nie możesz tego robić podczas samouczka. Aha, a co? Wow. No to super. Oła, sadkę. Czy co, nie da się różowego? No, chyba musimy ten podstawowy kupić. To cegła. No to cegła. No oczywiście, że cegła. I cyk. O, jaki mamy restaurant, ale szybko poszło. Jakby to tak działało w rzeczywistości. Odejść do sekcji podłóg, dobrze. Kupujemy podłogę w takim razie. Proszę spachlować. Ej, czekaj, bo ta podłoga tak w ten sam sposób wygląda. Dobra. Elegancko! Lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. A, rozumiem. Teraz pozbądźmy się tych zepsutych mebli. Dobra, niech będzie w takim razie. Chcę takie. No, ja też bym chciał. Dobra, C, naciśnij C podczas poruszania obiektem w trybie, dobra, zajebiście. Dobra, i teraz już tak. Jedne. Dasz radę. Mamy to pozbyć się tego? Sprzedaj. F, dobra. F. No i sprzedałem. No teraz. Jeszcze coś musimy. Gdzie jest blacik? O, ale zepsuty już. A, nie ten ma. Blacik. Coraz lepiej, prawda? Teraz mamy przestrzeń, którą możemy wypełnić nowymi meblami. Otwórz jeszcze raz ten sam sklep, dobrze? Dobrze. A taki translate Google, jak czytam po angielsku w sumie. No, pewnie tak. Naciśnij magazyn. A, już sami to robicie.
Tak, bo my jesteśmy specjalistami od Kebaba. Dobra, to już kupię lepszy od razu stół, a co? Już lepsze, a oczywiście, że tak. Kurde bela, patrzcie. A, ale postawiliśmy. Dobrze, ale zajebiście to wygląda trochę krzywo, ale jest dobrze. Tak, tak, dokładnie. Tak, tak to ma wyglądać. Tak. Idź do sekcji lad. Dobra, przechodzimy do lad. O, dobra, kupię ladę. Debela, dobra, kupiłem ladę. Trochę niższe chyba. A nie, dobrze, dobrze, jest git. Dobrze jest. Weź do kategorii stanowisk. Nie, bo po prostu na początku tak było. Gdzie są stanowiska? Dobra, tutaj są stanowiska. Uuu, stoi jak na noże, dobrze. Gdzie są noże? To jest chyba stoi jak na noże. Stacja cięcia. Dobra, to jest chyba stoi jak na noże. Możemy wybrać kształt talerza. Ej, to już kupiliście ten stojak? Nie. Nie wiem, ale ja logo mogę zrobić. Nie wiem, coś kliknąłem. Logo? No nieźle. Nie możesz tego podczas samouczka. No to chyba to muszę kupić. Dobra, to muszę postawić gdzieś tutaj. Dobra, stanowisko cięcia. Dobra. Prawie gotowe. Teraz do rozpoczęcia potrzebujemy tylko kilku narzędzi kuchennych. Musisz odebrać paczkę z rynku. Po ladzie? No chyba, że jesteś Malikiem, to wtedy możesz. A, nie wiem o co chodzi, to jakieś rapsy, więc nie rozumiem, przykro mi. Nie, to chodziło... A, nieważne, nie będę ci tego tłumaczyć. Po stole nie wolno, tam klienci, albo dobra, niech będzie. Powiedział stojąc na ladzie. Ale lada to nie stół. Właściciel miejsca przygotował ją dla mnie, znam go od dziesięcioleci. Myślałem, że setek lat. Od... Nieważne, będziesz odwiedzał jego sklep bardzo często. Dobra, czyli po znajomości. Zobaczcie, wszystko, jaką no. Zobaczcie, mamy łazienkę zajebistą. Zaraz zobaczymy, albo w sumie, dobra. Dobra. Aha. Idź na targ, dobra, idziemy na targ, halo. Kupujemy... Pokaż łazienkę. O. Ale łazienka, kurde. Ty bela. Ty patrz, nawiązanie do ekipy, zobacz po lewo, zobacz, a ty... A ten. Ja pierdzielę. Witaj, lesbię. No nie mogę. No, fajnie. Wszędzie jest to na tem. No kurwa, no. Do każdej gry pójdziemy, to zawsze jest na tem, no. Zawsze na tem. No, bo zawsze to na tem. Bo oknem wejdzie. No, bez kitu, no. Chodzimy tutaj. Musisz być nowym szefem! A to teraz ktoś inny powinien mówić, bo to jest inna osoba. A ja mam po angielsku, to nie mogę. Wy musicie. Kurde. A to nie możesz zmienić sobie? Ustawienia? Teraz nie. Nie, no, wchodzisz w ustawienia, wchodzisz... Ajajaj. No. No ajajaj. Ajajaj. Ajajaj, ajajaj, bo sprawdzałem. Musisz być nowym szefem kuchni. Twój tata był świetnym kucharzem. Bardzo się cieszę, że to miejsce wraca do siebie. Czemu do siebie? No to jest dosłownie Translate Google, jak to. No, tam. No. Oto produkty, o które prosił twój tata. Zawsze możesz odwiedzić mój sklep, jeśli czegoś potrzebujesz. Dobrze. Weź pudełko. O, da, miska do mieszania. Ej, już nie czytałem, co tam jest! Ej! Kurde, dobra, bela. Dobra, już bierz tą paczkę. Są śmieszne. No, a wyglądam ładnie? A ja? A, świetnie wyglądasz. Ty też. A, wiem. No. Dobra, ojciec. Dobra robota, dziecko. Teraz wyjmij wszystko z pudełka i bierz się do gotowania. Dobrze. Wyjmujemy rzeczy z pudełka. Wyjmij z pudełka. Dobra. Zmieniła wam się muzyka? Tak, zmieniła się. To dobrze. Ciekawe, czy to NCS-y. O, jeśli nie, to trochę przybał. No. To może wycisz tę muzykę? No to w optach możemy w sobie. No, może wyciszę rzeczywiście tę muzykę na wszelki wypadek. No, chociaż brzmi jak NCS, ale no. Dobra, dawaj, YOLO. YOLO. YOLO? Pozorny, zawsze no. Ubezpieczony. No dobra, YOLO. Nie, dobra, nie, aż tak. Aż tak nie? Aż tak nie. To ja YOLO. Mamy to, porządna restauracja do realizacji swych marzeń. Teraz przejdziemy do jedzonka. Pamiętasz książkę z przepisami? Dobrze, że zapisujesz takie rzeczy cyfrowo. Nie, ja nic nie zapisuję, nie wiem, o co ci chodzi, stary. Otwórz tablet, przepisy. Dobra, a otwórz menu restauracji. Najpierw musimy menu zrobić. Dobra, grillowana wołowina włożyłem. Dobra, dodaj do książki. Plasterek antrykotu, 3 gramy soli, 3 gramy pieprzu, pomidor i pietruszka. Dobrze, przypnijmy go sobie w takim razie. Też macie przypięte?
Tak, tak. Znaczy ja sobie sam przypiąłem. Musisz zaopatrzyć się w składniki do gotowania. Czas na zakupy. Możesz wybrać spośród 3 lokalnych sklepów. Spożywcza, Grzeźnik i Rynek. Znam właścicieli od dawna. Zawsze mają świeże produkty. No jasne. Beka. Tak, na pewno. Tak jak my. Świeże produkty. Jak w każdej restauracji składniki niezbędne do przygotowania pysznych posiłków będą się kończyć w miarę ich użytkowania. Nie, no co ty? Dobra. Ja kupuję od razu tego. Idź do kasy i zakończ zakupy. A, czyli ty już kupujesz. A, co już wszystko kupił? Speedrun robię. Speedrun restauracji robię. Zeszłeś 8 osób. Kupcie tam od razu pomidory. Dobrze, lecimy. Kurde, Bela, dobra, to już czekam w restauracji. Bo to już widzę, że wszystko kupiliście. Ej, ale zajebiście zapowiada się ta gierka. Pietruszka nie, no jeszcze ze spożywczaka. Jest naprawdę mega rozbudowana. Czekaj, bo ja nie umiem zapłacić. Kliknij na kasę chyba. O, właśnie. A, bo nie wziąłam pietruszki, to mi nie chciało. No, nieźle. Weź pudełko, idziesz bez zakupów. To zaniesie za mnie. Już prawie, pora co zjeść. Mam nadzieję, że moje dziecko przygotuje mi pysznego kebaba, co? Nie. Ale kto w ogóle daje pietruszkę do kebaba, błagam? Oj, no pietruszkę do kebaba. W jednej kebabowni jadłem takiego kebaba. Tak? Ajajaj. Nie był dobry. Dobra, gdzie jest antrykot? Tu jest antrykot. Dobra, to ja poproszę ten jeden antrykot. Mi z pudełka. Dobra. Okrój kawałek antrykotu, dobrze. AB. To na szczęście to nie jest pieczywo, więc możesz kroić. O, mamy dwa antrykoty. Dobra, weź plasterek antrykotu. Dodaj pieprz i pieprz do plasterka żeberka. Mogę dodać coś od siebie? Antrykot żeberko? To tak. Czy nie? A co, to co? Ja chciałbym pomieć na przykład stopami mięso. Tak? Kurde, Bela, tak. Możemy to dodać. Możemy to dodać do naszego menu. Dobra, no. To będzie w stałej karcie. U mnie to powietrze podeptałeś, ale... Aha. Dobra, trzeba dodać pieprz w takim razie. Gdzie jest pieprz? Węgiel, zapałki, to chyba nie to. O, pietruszka. No teraz to tak. Gdzie jest pieprz? Tutaj masz przyprawy. Tutaj masz wszystko. A, jest sól i pieprz, o, dobra. Aj, przepraszam, tak wyszło. Dobra, to ja biorę black pepper. Dobra, 3 dodane. Jeszcze teraz, a ty dodajesz pieprz, dobrze. Tak, pomaga. Dobrze, nie dobrze. Będę patrzył, jak weź się pierdziela. Paczkę węgla, dobrze. Co, a? Weź paczkę cienkiego drewna, ale gdzie ja mam to położyć, halo? Gdzie mam ten węgiel? Wziąłem węgiel, gdzie mam to położyć? Na węglone, na ruszt. A, tutaj, a to już jest węgiel. Ale jest na węglone. Jest na węglone na dobra, fur. Weź paczkę ciemnego drewna, dobra. Czemu zapałki mi każe wziąć? Czemu zapałki? Co, nie rozumiem. Dobra, to rzućmy. Rozpalić. Dobra, zapal cienkie drewna, aby uruchomić grill. Palimy! Dobra, dawaj, podpalone. I musimy to teraz położyć chyba. Od wszystkich stron. O kurde, ale magma się zrobiła! Dobra, się piecze. Czekaj, dolna strona plastra się ugotuje, dobrze. W takim razie... Ugotuje? Halo, przecież to się smaży! No cóż. Tłumaczenie nie pozwala na takie konkrety i niuanse. Jak odwrócić? Halo, nie mogę odwrócić. Jak podniesiesz, to wtedy masz guzik jakiś. Rzuć, chwyć, umieść, obróć R, dobra. No, proszę bardzo. Ej, halo! Nie odwróciło się. R jak obróć, a tak serio to jak rotate. Ale miał być. Ale się nie obraca. Dobra, dawaj mnie to. A, bo to trzeba tak ręcznie obracać. A. To ma sens. O kurde. Ajaj, poczekaj chwilę, a! Równomiernie chcesz zrobić, widzę, no. Tak, tak. Po bokach też. O. Dobrze. Dobra, powiedzmy. O, siedzi. Ale będzie kebab. Kurde Bela, to na pewno tak się robi właśnie kebab, no. Tak. Trochę chyba nierównomiernie. Aj, tam nierównomiernie, narzekasz. Wszędzie jest równo i miernie. Ja się Magdy Gessler bawię. Weź talerzyk z szafki na talerze. Dobra, weź mi talerz. Tutaj są talerze. Dobra, talerz, nie wiem który. To jest kebab? Przecież to jest steak. No, ten doner, ten tradycyjny, to może być tego kebab. Dobra. No, nie wiem, nigdy nie jadłem. Plaster i dodatki. Co, 3 trzeba? A, dodatki może jeszcze. 3 dodatki, że pietruszka i pomidor. No dobra, to... Całego pomidora połóż. Tak, całego? Dobra. Tak. Dobra. Od serduszka. Nie no, czekaj, bo to chyba nie tak. Spokrój. Musisz pocałować jeszcze. No. Przecież na talerz grilluj pomidor, trzeba go ugrillować. No. O kurde, Bela. Trochę pewnie też. Pewnie ta.
Sprawdzę. Pietruchę ugrillować? Ja pietruszkę zaniosę w miejsce, w którym powinna być pietruszka. Dajcie ten kosz na śmieci. O ej, no bez przesady, tak chociaż też nie lubię, ale no nie. Nie, no marnować jedzenia. Tak były gotowane. A koperek? Nie możemy aż tak. Nie no, koperek to jest. Nie można marnować jedzenia. No spoko, dobra. Dobra, robi się. Szanuję. Dobra, jest dźwięk z tej gry, jest dźwięk chyba z gry. Bo jakby nie było dźwięku z gry, to trochę byłby przypał. Dobra, zrobiło się. Grillowany pomidorek, proszę bardzo. Ej, czemu nie działa? No bo musisz pokroić. Pokroić, Ej, naucz się, no. Jezu, krojenie. Cztery plasterki. Ja tam całe bym jadł. Ja tak jem. No właśnie. Dosłownie, jak jabłko. Dobra, no i co dalej? Grilluj pomidor. Pietruszka razy dwa. Pietruszka razy dwa? A nie, jeszcze jest, a pokrój pomidor, no, 4 razy pomidory, 2 razy pietruszki. Dobra, to trzeba pokroić w takim razie pietruszkę. Krój. Kroję. Ej, halo, nie mogę pokroić. Halo? Ej, no nie jestem w stanie pokroić pietruszki. Nie wiem, czy powinniśmy jej biegać. Właśnie, chyba nie można kroić pietruszki. A co, no, jak masz, patrz, spróbuj ją sobie tutaj wziąć i masz, że weź. To może, że jest jakiś kawałek no, na no, patrz, my. No. O, dobra. To już kawałek po DF, dobra. Rzeczywiście. I teraz trzeba mu wydać. Dobra, super. No to niosę. Niosę. Czekaj, wziąłem tylko trykot. Dobra, idę. Ja mam to położyć. Jezu, jak ty kebaba. To niesiesz. A, proszę bardzo! A, do serwowania, czekaj. Tu na środku? Tutaj na środku. Tu na środku. No. Halo. Dobra, podaj. To serwuję. No! O! Ale 28%. No i kurde, 1,9 gwiazdki? I o co, kurde. I co powiesz, tatusiu? Aromat stóp. Ale jest zadowolony. Ja mu smakuję, ale jesteśmy zajebiści. Ale patrzcie, jest nieugrillowany, nagle jest surowy. No cóż. Ajajaj. Trochę przykre. Chcesz coś mi powiedzieć? O, pieniądze nam dał. O, ojciec tam zapłacił. Powalone. Stówkę nam dał, o kurde, Mela, na otwarcie biznesu dał nam stówkę. Dobra, no to co? Czekaj, że trochę przyciszę gierkę. Bo jest, dźwięki otoczenia są takie, kurde, głośne. Dobra, kto na zmywak? A kto na zmywak? No dobra, niech będzie. Czy nie narobię chociaż? Pewnie rzuciło ci się w oczy wiele czynników decydujących o tym, jak dobrze prowadzisz restaurację. Gotowanie możesz mieć na mistrzowskim poziomie, ale równie ważna jest szybkość i dbałość o higienę. Co? O co? Co gada? O co jest ważne? Nie no, chyba ci się pomyliło, tatusiu. Myślę, że już rozumiesz podstawy, możesz zacząć stąd i rozwijać się w przyszłości. Stąd? Dobra, no to zaczynamy stąd. Dobra, teraz przewróć tę tabliczkę i daj ludziom znać, że pora na obsługę. Dobrze. Ty, poczekaj, może ja zmienię wersję gry po prostu na polski, na szybkiego, co? Po tym, bo to chyba koniec tutoriala. A chyba no, tak, no. Będzie łatwiej, bo... A to teraz robimy cięcie? Chyba ta. Dobra. Dobra, wznawiam nagrywanko. Otwieraj! Otworzone! Dobrze! Ej, tylko kibla dalej nie mamy, musimy chyba kibel kupić. Ej, bo mamy tylko antrykot. Gdzie jest pietruszka i gdzie jest pomidor? Tu jest wszystko! Tutaj, na szafce! Tutaj. Mamy szafkę! Mamy szafkę? O kurde! Klient! Pierwszy klient! Uwaga, przygotować się! Przygotujcie się, bo to ważna chwila jest! Pierwszy klient! Co są ziemniaki? Co to jest? Ona chce, przecież jest tylko jedno danie w menu. Grillowana wołowina, no dobra, przepis. Klikamy. Grillowana wołowina? A dobra, mamy wołowinę teraz. Jest tylko to, mamy z ziemniakami tylko to i pietruszką. O kurde, spadło. Dobra, już kroję. O Jezu, druga! Boże. Ja już kuję, co się dzieje, jaki ruch dzisiaj w restauracji. Stoły! Dobra, stoły, węgiel, trzeba węgiel. Dobra, już rzucaj węgiel. Rykiet, szybko, teraz tak. Dobra, wszystko wrzucam, rozpalam. Dobra, wszystko rozpalone, rzucam. Tak, to pomidora od razu wrzucamy, nie? Tak, od razu wrzucaj pomidora. Cyk. Dobra, jazda, szybka robota. Posoliłeś, popieprzyłeś? Co? Posoliłeś, popieprzyłeś? A nie posoliłem i nie popieprzyłem! Szybko. Dobra, zrzuciłem, już solę i pieprzę. Jeden, Pani, dwa, trzy, dobra, spokojnie, już niech się nie denerwuje, już wszystko jest robione. Trzy na trzy, dobra, wkładam. Już
Jak to się wkurzyli? No czemu? Ona już jest, zobacz. Czemu ona już jest wkurzona? Ale bo wy stołów nie kupiliście! Jak? Wy jesteście głupi! Są dwa stoły! Ale podwójne może chciała, no, bo że wyższe standardy potrzebuje. Halo, co się... Kupcie stoły, muszę obrócić tego, no, kurde! O nie! No już klientów straszycie, no! Jak to? Może trzeba im przydzielić jakoś ten stół? Dobra, obróć. Może, bo musicie im dać jakoś ten stół, no. Powiedzcie im, że tutaj siadaj, podejdź do nich i powiedz im, że o, tutaj usiądź, czy coś. Nie, oni chyba myślą, że na gotowe przyjdą. O kurde, tak. Bela, albo musimy może przygotować wcześniej, no. Dobra, to we tam kurde 8 antrykotów od razu. Dobra, to idź kupować, a ja już biorę, tutaj już wykładam. Dobra. Biorę drugi nóż, ty kroj tam... pomidora. A, jak kroić pomidora? To ja pokroiłem pomidora. Dobra, cyk. Ja bierz tą pietruszkę. Dobra, ja dodaję, już robię kolejnego antrykota. Halo, nie tutaj. Kurde, na antrykota. 1, 2, 3 gramy, dobrze. Już biorę kolejne. Cyk, 1, 2, 3, dobra, zrobione. Już wkładamy, cyk. Na grilla już nie się robi. Że kebab jest taki ciężki. Pomidor, jak się wyjmuje pomidory? Tu, trzeba zaserwować, tak. Tu. Jest. O, dobrze. Jak się wyjmuje pomidory pojedynczo? Nie wiem. Dobra, mam. Dobra, kładę pomidora. Kładę drugiego pomidora. Tak, parę porcji? Ooo. Ciekawe. No. A kurde, szkoda, że już nie mamy klientów. Jak to nie mamy klientów? W sensie nowych. Na co ja piekę wszystko? Idzie kolejny. Kurde, Bela. Dobra. Kupuj kibel, szybko. Szybka robota. Dobra, już się. Antrykot się robi. Już zacznę kroić kolejny, żeby nie tracić czasu. O Jezu, stuwa za kebaba. Dodaj do antrykotu, dodajcie sól i pieprz. Szybciutko. Szybka robota. Dobra, cyk. Ja już tutaj grilluję. Na zewnątrz i popatrz się na drzwi wejściowe. Zaraz popatrzę. Szybko, speedrun. Dobra, już idę, speedrunuję. No dawaj, popatrz się na drzwi wejściowe, popatrz. Nawet pomyliłeś się w nazwie, debilu. O kurde, faktycznie, naprawiam. Wow. To był speedrun, no. Ajajaj, no to zajebisty speedrun ci wyszedł. Czekaj, bo to jeszcze jedna pietruszka. Jak się dzieli pietruszkę, weź kawałek, dobra, już biorę. Dobra, gdzie, komu mam dać? Komuś trzeba dać? Na serving. A, dobra, serwuję, podaj. O, zajebiście, 1,9. Tak, moja średnia. Dobra, dodane sól i pieprz? No prosiłem, sól i pieprz! Kurde, Bela. Ja byłam. Ja się zajmuję wnętrzem. No nieźle. Opierdalacie się, a nie się zajmujecie wnętrzem. Cicho tam. Ja się dobra. Kręcę jak... nie powiem co. Robię. Pomidorka kroję. No, dobra, mamy pomidorek. Dobra, zrobione. Obrócić trzeba zaraz plasterek antrykotu. Drugi trzeba doprawić. Ja mam jeszcze klientów. Zestawię. Kurde, za dużo pieprzu! Ajajaj! 1, 2, 3, dobra, git. Trzeba obrócić antrykota. Ale jestem zajebisty, awansowałem. O, dobra, może być. A nie, nie może być jednak. Trzeba obrócić. My awansowaliśmy. To? Głupie. No. Ja znam tylko. Ja awansowałem. O, znam. Dobra. Robi się. Dwa antrykoty się robią. Pomidorka trzeba jeszcze jednego wrzucić na grilla. To jest informacja. Dzień się skończył. Jak to się skończył? Nie gotuj się. Ja gotuję. Dobra, już kładę na talerz. Dobra, biorę jeszcze zamykamy kawałeczek. Sklep. Nie zamykamy! Już daję! Nie. Koniec. Już odstawiam jeszcze, nie! Otwieram. Zamykam jeszcze. Nie, otwórz na chwilę jeszcze. Nie, no bo i tak otwórz, mam jeszcze jedno danie. Przygotowane mam. Jeszcze nam się pali antrykot, jeszcze jeden. Zaraz nam się spali kuchnia. Dajmy ojcu, on resztki je. Tak. Dobra, no to co? Pierwszy dzień skończony, tak? No, a co robimy z resztą? Co? A no... Sprzątamy? Kurde, a co zrobimy z tym antrykotem? Nie mogę kibla znaleźć. Jak to kibla nie możesz znaleźć? No kibla, no bo chcę kibel postawić w łazience. Nie wiem, po co jest to pomieszczenie, jak nie dla kibla. No na pewno dla kibla, no a dlaczego? No właśnie, ale nie widzę tu kibla nigdzie, chyba jestem ślepy, nie wiem, nie mam pojęcia. Ajajaj, tak kibla nie widzieć. Słabo. No. Nie, no. Ty, nawet będziemy automaty do gier tu mieć i ja cię kręcę. Zajebiście, hazard. Dobra, posprzątaliśmy wszystko z grilla, musimy chyba grilla jeszcze odpalić, wyłączyć. A jak możemy go wyłączyć? Właśnie to jest dobre pytanie. Nie wiem. Gdzie coś? Plasterek antrykotu to może do lodówki. O, można do lodówki? Tak. Otwieraj lodówkę, no kurde, proszę. A ty pomidora do lodówki. A mam jakąś zamrażarkę, bo przecież to podstawa, żeby wszystko z zamrażarki podawać. Rzucam. Ale rzucił pomidorem. Kurde, Bela. Miska do mieszania.
Potrzebujemy tutaj ewidentnie zamrażarki i mikrofali. Następnego dnia, Abe. Dobrze, dobrze. Chodźmy spać. To jest podstawa. O, musimy wrócić do domu, no dobra. Kurde, bo... Ach, nasza restauracja. Eby i chuj i... To jest poważne, poważne przedsiębiorstwo. Tak. Jedziemy spać w jednym łóżku wszyscy. No, nieźle. Dobra. To wytrzymałe łóżko. Pilowana wołowina. Nowa, dobra. To znaczy nie sugeruję, że jesteś gruby czy coś? Nie, nie, ja też nie sugeruję. O kurde, codzienny wydatek 3800. Nie, ja nic nie sugeruję. My możemy zarabiać z tych automatów. O, na dwie gwiazdki tak zrobiliśmy. Wow. To był zwykły dzień. O, nowe danie. Mniam. Odblokuj. Mamy grillowaną wołowinę, nie grillowaną pierś kurczaka. O, szef prostu jest przed restauracją, coś chce nam powiedzieć. Poczekam na wszystkich. Szef? A to nie tata? A o nie, jakiś nie, inny szef. On będzie szef pracował dla nas? Mam nadzieję. O! Kurde. Patrzcie, co my tu mamy? Niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Może ty to Ibir się nim zajmij. A co, gadaj z nim? No, gadaj z nim. O Jezu. Widziałem już, jak to miejsce powstawało i upadało. Musisz być jego synem. Miejmy nadzieję, że nie będziesz kolejnym rozczarowaniem. Mam nadzieję, że rozumiesz delikatną naturę tej branży, dzieciaku. To kulinarna dżungla, przetrwają tylko najsilniejsi. Zobaczymy, czy twoje małe przedsięwzięcie wytrzyma upał. Uzyskaj najpierw zgodę, władzę smakosze, a potem może będę skłonny się z tobą skonfrontować, jeśli będę w dobrym nastroju. Hak, hak! Powodzenia, nowicjuszu, jeśli to możliwe. Dobra. Świetnie. Lecimy. No dobra, lecimy, lecimy. Kurde, będzie jaki boss. No dobra, nieźle. Nowe przepisy. Nowe przepisy? Dobra. No to lecimy w takim razie. Dobra, jak zrobić tą pierś z kurczaka? Dobra, pokaż mi, bo ja nie umiem w gastronomii. Ja tu jestem... Ja skończyłem pierś mechanictwo. Nie, no i co nowych ty? Przypraw. O kurde, czerwona papryka, zielona ziemniaka, kurde Bela, ile rzeczy trzeba do tego. No. Dobra, to dawaj to wszystko, to już zacznę robić te wszystkie dania, dobra, i potem otworzymy. Dobra, to ja idę po pierś z kurczaka, dobra, dobra. A ktoś niech pójdzie jeszcze potem te resztę, czerwona papryka, zielona papryka, a ziemniaki. Dobra, to ja idę po przyprawy. Dobra, ja już szykuję antrykota, to jest wczoraj. Dobra. Taki najlepszy. Dobra, już włożyłem antrykota. Trochę... Nie wiem, jak mam teraz odpiąć tą wołowinę z paska z lewej. Ja też nie wiem. Jak pierś z kurczaka przypniesz, to wtedy będzie ta pierś z kurczaka. Tylko dobra, to ja też już przygotowuję, sobie rozżywam. Możecie więcej tego, węgla kupić i brykietu. Brykiety, brykiety? Brykiety, brykiety. Dobra. Dobra, już odpalam. Kupiłeś już tak, węgiel? Dobra. Tak. Ale mamy maczety i inne takie pierś fajne. Pierś z kurczaka, no. Dobra, pokroję już od razu. Ty, w ogóle widzę, że będziemy mogli nową restaurację kupić większą później. Tak? Co ty gadasz, takie rozwinięte. No. O kurde, spleśniały pomidor mamy! No nie, no nie, no ktoś nie rozpakował lodówki. No dobra, to ja nie, wiem, wszystko dawaj się spleśniało, dobra, do kosza. Nie wszystko może się zmarnować. O, to jest z kosza. No bo trzeba było do lodówki schować, no. Byście do lodówki ja nie schowali. Ja nawet pietruszkę schowałam. Dobra, szaszłyki z kurczaka już się robią. Czekaj, szaszłyki z kurczaka? To chyba nie to! My nie mamy tego dania! Kurde Bela, chyba pomyliłem się w robieniu piersi z kurczaka. No, nieźle. A w ogóle otwieracie restaurację, czy czekamy, aż zrobimy? Nie, czekaj, jak zrobimy. Nie, no, czekamy. Po prostu chyba miałem wrzucić piersi z kurczaka. Nie ma kolejki, nie czeka na otwarcie. Nie jesteśmy popularną restauracją. Ja cóż, zmarnowałem piersi z kurczaka. Ale będziemy. Mam nadzieję. Dobra, kupiliście pomidora? Można zrobić. Co? Pomidora kupiliście? Możemy jeszcze jeden... Czemu chicken jest przez rotten? A nie. Nie. A nie to. A, to trzeba wyjebać. Dobra, to idę po pomidora. Paprykę zieloną mamy, ziemniaki mamy, nie? Tak. Papryki wszystkie mamy. Możemy drugie to coś do serwowania kupić, żeby te dwa dania były. A pies kurczaka już się robi. Jak jeden przyjdzie i będzie chciał to, a drugi to. A to musi być... A to zrobimy kilka dań, no. Dobra, trzeba wejść przepisy. Daj mi pierś kurczaka, dobra, weź pierś kurczaka. A, przyprawy, zapomniałem, dobra, trzeba dodać przyprawy. Pomidory. Sól, pieprz, dobra, to takiej podstawy, tak? Bo to jest to. Ty to może nie kupię nam jakąś zamrażarkę. Sól i papryka. Ej, mamy paprykę? Nie mamy papryki. Nie było papryki? No, a w sensie, że chodzi o przyprawę czerwonej papryki. A, to idę kupić, to jest, albo no jak ty idziesz, to masz iść, proszę. Bo obok bardzo jedynie co to było słodkie chili, dziękuję. A, już trzeba wystawić na talerz.
Dobra, weźmy sobie. Jest pokazane, na jakim talerzu trzeba to wydawać? Oj. Nie, dodaj do talerz, tylko jest napisane. Dobra. Słoik jeszcze... smaku, jest czerwony, to może być papryka? Chyba. A można tak zrobić, typiesz. A czemu jest w ogóle... Aha, dobra, bo dwa talerze mamy wyciągnięte, dobra, rozumiem. Dobra, no potrzebujemy tej przyprawy. No ktoś kupuje tą przyprawę? No, no właśnie, jedynie co tutaj jest, to słoik smaku i nie jest napisane, czy to jest papryka, czy nie. No to słoik smaku, no, kupuj słoik smaku. Do kupienia papryki są nie, potrzebne. Nie, no to jest słoik słodkiego chili, to nie jest to? No, czekaj, zaraz sprawdzę. No, ale to ma być zwykła papryka, nie chili. Nie, no chodzi o przyprawę, słodka papryka chili. Aha, chili, dobra, sorry, w ciało. Autyzm. No, nie, źle. No dobra, no to kupmy to. Dobra, dawaj tutaj. Będzie git chyba. Dobra, git, mamy to. Wydaje mi się, że powinniśmy trochę poszerzyć tutaj miejsce, żeby chociaż dwa stoliki mogły być. Robię pierwszy kurczaka. W sensie stoliki, dwie dechy. Dobra, trzeba obrócić. Kurde, bera, to wygląda jak stopa. Nie, ale jeszcze pomidora zrobię, jeszcze do tego trzeba paprykę. Za 2000 mamy kolejnego grilla w sumie. Mamy 4900. No właśnie się zastanawiam. Dobra. Gdzie go postawisz? Te pisy, zobaczmy jak to wygląda. Okay. Piec kurczaka, dobra, pokrój ziemniaka. A, jeszcze muszę go pokroić. Daj na talerz czerwona papryka, zielona papryka, plasterki ziemniaka, dobra. W porządku, trzeba pokroić ziemniaczka. Ten ziemniak to ma być surowy? Nie no, on nie jest surowy, on jest już upieczony. Dobra, zielona papryka, dobra, to trzeba jeszcze pokroić i czerwoną... A dobra, czas nie leci jak mamy zamknięte, no tak, 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 luz. Nie nawet, no i gituwa. A kurde, my tu profesjonalistycznie cały czas jesteśmy. Jest 8:29. No. Dobra, zielona papryka, jeszcze czerwoną paprykę trzeba tutaj wrzucić. Dobra, to już możemy zacząć kolejne robić rzeczy. No dobra. No, to co, możemy może też ten... otwierać, żeby to zimne nie było. Bo oni później są mocno niezadowoleni. Oj, to prawda. No, to może kupimy drugi. Witaj, Goloriato, hejska. Czy nie? A, można, jak najbardziej, no, jeszcze jak. Kupuję, tylko fajnie, żeby tutaj ktoś, kurczę, się zajął robieniem czegokolwiek tutaj, bo czy tylko ja to mam robić? Bo ciężko w sumie to robić, jak wiesz, tylko tak naprawdę możesz robić wszystko, nie? No, niby tak. A gdzie mamy pierś kurczaka? W drugiej lodówce. W drugiej lodówce? Mamy dwie lodówki? Kurde, bela. Tak. Ale my jesteśmy już profesjonalistami. Tutaj można jeszcze jeden blat. No właśnie chcę. Jeszcze jeden blat i na to próbuję. Piecyk. Tylko mam problem ze skromem. Weźcie jeszcze jeden, albo ja już wezmę jeden talerz. Mogę wziąć ten talerz? Dobrze. Nie mogę. Debela. Musisz wybrać jakiś. Ej, czemu, wy już daliście? Położyłam tam już, bo to i tak stygnie, nie? A, no dobra. W sumie okej. Okay. Dobra. To już zacznę tutaj robić kolejne danie. Otwieramy to w sumie, bo... Nie, jeszcze nie, bo zrobiłbym jeszcze jedno danie, chociaż z każdego rodzaju. Ej, przez to, że ten komunikat to wydaniu mi się pojawił, to mi się gra zbugowała i nic klikać nie mogę. A, to zrób taba. Klikam. No i co, nie działa? Nie. I pomogło. Nic, no po prostu mam tryb edycji, jakbym mógł ustawiać coś, ale nie mogę stawiać równocześnie. Ej, no co ty gadasz? No ja mogę kupić ten piec. To kup ten piec, bo ja nic nie mogę robić w tym momencie, mogę się patrzeć jak gracie. Kurde, bela, to po tym dniu zestartujemy. Nie, no może mu się odbuguje, jak postawimy jeszcze jeden talerz. Zobaczymy. Jezu, teraz kliknąłem tego tableta do wydawania i do sprawdzania przepisów i nie mogę tego odkliknąć, po prostu siedzę w tym i nic. O nie. Ale gówno, najgorzej. Papryka wpadła nam do brykietu. No kurde, jak wszystkie kartony. Życiu? No, no prosta robota, no to tutaj my nie rozpakowujemy kartonów, my po prostu bierzemy kartony wszędzie. Naprawiłem. O, no i zajebiście. Dobra, no, to dobra. Zaraz będzie czerwona papryka zrobiona. To już jest ostatnia rzecz. Jeszcze można antrykot sobie tutaj zrobić. A pomidory postawię na ziemi. Dobrze. Dobra. To czekaj, może ja więcej stolików kupię. W sumie, w sensie tych blatów. Możesz. Dobra, to tutaj sobie jeszcze przestawię. Na drugą stronę. Dopieczemy drugą stronę. Już jednej zrobione, to nie trzeba. Dobra, bierzemy sobie cyk, dodajemy. Przydaj przepis, bo źle przyprawy dajesz. Co źle dałem przyprawy? Co źle dałem? O, jest. Dałeś sól i pieprz? Do tego, do piersi było 3 soli, 3 tego. No tutaj dałem jeden pieprz za dużo, to wiem, ale no... to już mówiłem dzień wcześniej.
Ale do piersi z kurczaka dodałem 3 soli i 3 papryki, czyli dodałem dobrze. O. Dobra, cyk. No kurde, no co ja będę przecież sobie żałował. Dobra, czekajcie, dobra, 2 pietruszki. To tutaj trzeba dodać pietruszkę. Jeszcze jedna pietruszka, jeszcze jedna pietruszka. Trzeba jeszcze pomidorka zrobić. Znaczy tutaj jest pomidorek, dobra, grillujemy pomidorka. Nie wiem, czy jeszcze nie przyciszyć trochę tych dźwięków tego grilla. Strasznie głośny grill, rozumiecie? RP trochę, tak wiesz, no musi być głośny, no grill, bo grill jest głośny. Grill jest głośny? Tak. Pomidory do lodówki? Głupie. Nie wiem, czy... Nie no, na wieczór rozpakujemy. Wydałem całe nasze pieniądze na rzeczy. Tak? No i świetnie. Tak. Cudownie. Cudownie, nie stać już nas nawet na wypłatę. To prawda, i znowu zapagowało. No nie, no co ty gadasz. A co z toaletą? Gdzie toaleta? Nie ma toalety. Dobra, nie, dawajcie te dania i otwieramy. Otwieramy. Gdzie kupiliście drugi grill? A, tutaj, dobra, rzeczywiście. Zoba, jaki wypas jest za tobą. O, klientka, klientka! Ty chcesz danie robić? A przecież już są wszystkie zrobione. To chyba pierś z kurczaka, tak? No ale to jest, nie mogę tego postawić. Ale to nie jest tak, że... Że oni sobie potem jeszcze... Biorą i... A to jest na kilka porcji. Tak, no. No. Więc oni to sobie biorą po prostu. Niech biorą. No, dokładnie. No i dobrze, i lecimy. A jesteśmy zajebiści, kurde, cała robota się robi, nie? Tak. Dobra. Mam nadzieję, że smaczne. Chyba smaczne. No, smakuje, bo ja zrobiłem. Prosto z ziemi, moje ulubione. Takie są najlepsze. I Mir stopami własnymi ubijał antrykot. No. A jak? O! Te pierś, dobra, bierz pierś. Bierz, dobrze, bierz. Dobrze. Ile piersi z kurczaka jest? No, co najmniej 8. Ja pierdziele. I to z jednej powalone. No, dosłownie. Dzień dobry panu, dzień dobry, zapraszamy na pierś z kurczaka, bo tylko to mamy, dobra, to nas stać. A nie tak. Możesz dostawić drugiego do serwisowania i włożyć drugie danie? Też mamy w sumie no dwa dania w tym. Nie można innego dania wsadzić, bo ja nie umiem. Oj. Może się zbagowało. Dobra, czekajcie, ja spróbuję. Dobra, tutaj podaj. Teraz już nie ma. O. O. A bo ja włożyłem złe danie do złego tego! Yeah. Spróbuj wyjąć! I ona chce pierś z kurczaka, dobra. Problem mamy! Ajajaj, no i się zepsuło! Dobra, lecimy! Dobra, ajajaj! Dobra, jest git, jest git! Złe danie, złe danie! A tu też pierś z kurczaka, czemu mam dwa na pierś z kurczaka? Kto to ustawił? Nie no... A drugie też jest na pierś z kurczaka! Tak? No? Nie. No bo możemy no bo tylko nie da jedno. Się inaczej. Właśnie można no. Tylko jedno chyba, nie? Tak? Bo musimy dodać, jak macie menu, otworzycie sobie tablet i macie menu, to mamy tylko jeden przepis na trzy. No i tak. Każdego dnia musimy dodawać chyba, co gotujemy. Możliwe. No dobra. Dobra, to dalej do lodówki schowam. Będzie na pojutrze. Możemy spróbować do otwartego dodać. Nie no właśnie... Idę się do otwartej restauracji. No zobaczymy, no ale teraz nie na można musimy dodać. Zarobić, poczekajcie, nic nie róbmy, bo coś zepsujemy. Trzeba zarobić pieniądze, żeby mieć za co kupować rzeczy. To prawda. Dziękuję panu, szybciej proszę jeść, szybciej. Ej, nie, nie, proszę tutaj, mamy nie, dużo stolików. Nie, proszę popędzać, to nie mamy jest dużo stolików. Nam się. No nie mają, nie mają co robić, kurde. Kultura. No. Się cieszy. Może chce pan, żeby pomasować pana po plecach? Tak, tak. Trochę piersi z kurczaka, żebym sobie coś zjadł. No, jak chcesz, w tej restauracji. Jak chcesz, mogę dać ci zgniłego pomidorka z wczoraj. Tak, dobra, to w tym czasie, jak oni tam jedzą, to możemy rozpakowywać rzeczy do lodówki. Żeby było na a jutro. A sens rozpakowywać tak, żeby były pojedyncze w sumie? Tak, no bo się zepsuje. Aha, bo w tym pudełku się psuje? Nie no, w pudełku to nie wiem, ale ja lepiej już wolę mieć rozłożone. No, Ipi, nie wiem co o tym sądzić, ale pani sobie musiała dosolić przez stole. Aj, no ale ja robiłem zgodnie z przepisem, no proszę pani. Wszystko o, było... Nie mamy już piersi, trzeba zrobić. Jak to nie mamy piersi? No nie mamy. Kurde Bela. No, dzień się skończył. Ale jeszcze są klienci. Przyszli nowi? O kurde Bela, dobra, to już robię, to już robię. Robimy? Dobra. Robię. Na pewno opłaca się dwa, trzy. Robić? No oczywiście, że się opłaca. Dla, no, dla każdego dobra. Klienta mamy wszystko. Zdążysz. Ja nie zdążę, zdążysz. A do której to jest restauracja?
A nie! Grill nam się skończył! No cóż. No dobra, to do widzenia. Wkurzone są już, nie, nie. Trudno. Z tyłu masz! No dobra, już nic. Nie, nie, już walić. Do widzenia. Nie, no zamknięte. Nie planuję Palworda grać. Out, powiedziałem. Won! Szybko! Nie zamierzam. A nie, chyba się czuję jak u siebie. No nie, no, źle, ale nie, kurde. Nie jak u no nie, no i bardzo chcę jeść po prostu. I pani czeka. Przegoncie je, ma jeszcze nadzieję. I one nie słuchają. Szybko, psiu, psiu. No, won. Nie? Dobra, to nie. Trudno mi siedzi Palworld, w sensie sam, sam potworki, typu, dobra, że właśnie Pokemony, to po prostu nie siedzi. Skąd deski są? Czy deski trzeba kupić też w tym panelu? Jakby Pokemony. Też trzeba. Nigdy jakoś się przepadałem za tą tematyką. Aha, deski, dobra. I garnki. Dobra, to wiele tłumaczy. No, przydałaby się jeszcze jedna deska, właśnie tak szukałem i nie wiedziałem gdzie jest. To kupmy deski na pewno. Nie, czekaj, popularnych nie gierek. Teraz to jest najbardziej popularna gierka, to jest najlepsza gra. Garnek nie potrzebujemy na razie. Po drugie, potrzebujemy. No 30 zł chyba ta gra kosztuje. Gdzie tę deskę kupić? No chyba pod lepiej budowlanym, czy nie? Deska. Stacja cięcia. O, to jest, się nazywa w ten sposób. Już kupuję. A, gdzie dobra, gdzie postawić? Ja postawię tu, w sumie będzie wygodniej. Dobra. No to masz. O, muszę obróć sobie. A dobra. Obróć no sobie. Kurde, bardziej krzywo i bardziej słabo. No mówię, że obróć sobie. Sam se obróć. Weź ty obróć, bo ja mam scrolla zepsutego. Ajajaj, ja też mam zepsutego. Ja mam bardziej. Ej, bo chyba się tego nie da. Nie, no na pewno się da. Tryb edycji. O, dobra, można. Żadaj, podnieś, ale jakbym chciał podnieś. Dobra. Obróć. Dobra, obracam ci. Proszę bardzo. O, no i dobra, kończymy dzień. Dobra. Idziemy spać. Super. I teraz zróbmy trzy rzeczy, jak będzie się dało. Boż. No, Gothic Remake akurat jak najbardziej zagram. Będzie jeszcze bogate jak menu, będzie lepszy poziom restauracji. Idziemy spać na dużym, co prawda wyżale, chyba nie dla czterech osób. Kliknijcie, bo muszę coś wali. Się popieści, to się zmieści, ja też nie mogę. Ej, mi chyba ty jako host. Ale co, musisz... może tworzyć? No, dobra, już klikam. O, dobrze. O. Nowy dzień. Dobra. I tym akcentem kończymy sobie ten odcinek. Elo.